I? Cześć. A, już? Dobre. Jeszcze raz. Cześć, jestem Pola. To jest trufel, który ma 5 lat. Jest to owczarek szkockiej koli. Cześć, jestem Pola. To jest trufel, który jest owczarkiem szkockim koli. Ma 5 lat. Okej. Okay. Cześć, jestem Pola. To jest trufel, który ma 5 lat. Ej, nie. Cześć, jestem Paula. E, to jest trufel, e, ma 5 lat, jest to wczoraj szkocki coli. E, ogólnie mam go od szczeniaka e, i była to najlepsza decyzja w moim życiu, e, bo mimo, że jest to mój pierwszy pies, to, to nie wiedziałam, że można aż tak zakochać się w psie. Zbierałam teraz około roku. Robiłam różne testy, które teraz wydają mi się bezsensowne, ale szukam po pierwsze psa, który nie będzie dominujący i który będzie łatwy, ale też trochę inteligentny, żeby mogła z nim coś popracować. No i w tych testach, niestety, wychodził mi ten owczarek szkocki coli. Ale... Jakie były te testy? Gdy one są dostępne dzisiaj? W jaki właśnie to przebiega, ten test? To tak, był taki test do Teraz nie jest dostępny, bo próbowałam właśnie go znaleźć ostatnio. I tam ogólnie wy wybiera się wielkość psa, mniej więcej ile, ile za tego psa się można zapłacić, czy bardziej do mieszkania, czy do domu z ogródkiem. Też było o dominacji i o o kontakcie z dziećmi. No i tam wybrałam wszystko i za każdym razem wychodził mi ten owczarek szkockiej coli. No, że troszeczkę to sierść mnie przerażała, to, to szukałam też krótkowłosego. Ale... Czyli nie od razu powiedziałeś, że szkocki wyszedł, myślałaś, to nie chciałaś szkockiego, a szukałaś nie, 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 był to dla mnie taki pies. Jeszcze oglądałam ten film Lesi. Yy, yy, Lesi wróć później. Tak, tak, tak. I i, i troszeczkę jakoś tak bałam się, że to będzie zbyt inteligentny pies dla mnie, m, że mogę sobie nie poradzić. Yy, no ale popytałam weterynarzy, yy, różnych osób yy, i mimo wszystko zdecydowałam się na tego długowosego, bo jeszcze 5 lat temu tak, <tryk>, dobry pies. 5 yy, lat temu jeszcze nie było yy, nie znalazłam takich hodowli z krótkowłosymi, ale na szczęście no i tak po roku mniej więcej, jak już sobie tam nazbierałam trochę tych pieniędzy, tych funduszy, poczytałam, poszukałam hodowli. No to szukałam samca, bo stwierdziłam, że się lepiej, lepiej dogadam z samcem. Często też inne zwierzęta, to były samce. No i się okazało właśnie, że pojechaliśmy do hodowli i ogólnie była tam jeszcze jedna sunia wolna i samiec. No i poszłam i stwierdziłam, jak to będzie sunia, to, to wezmę sunię, jeżeli to poczuję w ogóle tę miłość. Weszłam, weszłam do tego pokoju i wszystkie szczeniaki w ogóle mnie olały. I nagle biegnie do mnie taka mała kulka. Wywróciła się i biegnie dalej. I to był trufel, więc po prostu wybraliśmy siebie od razu. No i właśnie tak, tak się zdarzyło, że, że jest u mnie i, i, no i się dogadujemy super. Wiedziałaś, że będzie to Owczarek szkocki, to musiałaś jakoś specjalnie się przygotowywać, uczyłaś się książki czytałaś o tym? Tej... To tak, szukałam y, informacji w internecie. Mm, tam ogólnie no, mało jest informacji, jest głównie o tym, że psy są piękne, że nie wymaga tyle czesania, ile y, że nie trzeba spać ze szczotką. O, dokładnie, jest, pamiętam ten fragment. Y, ogólnie jeszcze y, no, było, że psy są łagodne, ale lękliwe, no i na tym też się skupiłam, bardzo w początkowym jakby okresie jego życia. No I... Ale widziałaś w nim takie cechy, które opisywali, ten, na przykład ten lęk? Na początku może nie, bo był jeszcze zaciekawiony tak naprawdę wszystkim, ale później zdarzały się różne sytuacje, do dzisiaj z niektórymi jakby się mierzymy. Hmm, bo jak, brałam, jak był szczeniakiem, no to bra e, brałam go wszędzie. Do tramwaju, do, do znajomych, nawet do restauracji. Wszędzie go brałam. E, Czyli postawiłaś e, na socjalizację. Tak, tak. Troszeczkę przegięłam w drugą stronę, na przykład z psami, a no ale to, to, to też e, każdy popełnia jakieś błędy. E, I mm, ogólnie mimo jakby chodzenia w wiele miejsc, to do dzisiaj na przykład jest taka sytuacja, że Mm, idąc mostem, jeżeli jest tłum osób, a on idzie od strony barierki, od strony mostu, to jednak może się położyć i się zestresować, bo na przykład nie chodziliśmy po mostach, znaczy tak. E, tak samo mieszkaliśmy w mieszkaniu z windą, co było przy, tak naprawdę przydatne, bo, bo nie musiałam nosić go na rękach, e, patrząc na stawy, e, ale na przykład teraz jest taka sytuacja, że też od strony mm, barierki na schodach też nie lubi chodzić, po prostu musimy chodzić tą stroną od ściany. Raz też się uderzył w drzwi Łazienki, to znaczy to nie jest śmieszne, ale on to zrobił delikatnie, ale jest. Ale jest. On to zrobił ogólnie delikatnie, ale, ale był taki szok, był, 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 był hałas, i później przez dwa miesiące musiałam chodzić z nim obok tych drzwi, żeby pokazać mu, że na pewno są ok. Więc no taki pamiętliwy, trochę pies, na takie bodźce nie, nieprzyjemne nie wrażliwy jest. Bardzo, tak, bardzo. Nie wolno w ogóle krzyczeć, nie wolno. Ja też na przykład, jak się spieszę i coś robię szybko, to też często muszę go zamknąć w innym pokoju, jak wiem, że będę biegała, na przykład, bo coś szybko ogarniam. To, y, to niestety muszę go zamknąć w innym pokoju, bo on będzie za mną biegł i będzie strasznie zestresowany. Y, bo jest taki czujny i, i, i wrażliwy też. I też y, jak ja jestem niespokojna, to czasami jest taka sytuacja, że ja jeszcze nie wiem, że ja powiedzmy jestem zestresowana, a już widzę po psie, że ja jestem zestresowana, bo on to chłonie. Niestety. I to jest, to jest taki minus, z którym da się żyć ogólnie, ale trzeba po prostu być uważnym. No, na pewno. Może to jest nawet, zaliczyłbym to do plusu. Tylko, że trzeba, opiekun musi kontrolować siebie i uczyć się, żeby. Tak, i to, i to bardzo rozwija w ogóle opiekuna, tak, właściciela. Mm, bo też trzeba być stabilnym. Wydaje mi się, że z większością psów albo ze wszystkimi nawet. Mm, ale y, ogólnie to y, no, ja zauważam po, po swoim psiaku, że on bardzo, bardzo chłonie. W porównaniu do innych psiaków, które miałam, to, to jest bardzo wrażliwy. Jeżeli chodzi o tresurę, to pies jest bardzo łatwy do wytresowania, do, do tych wszystkich sztuczek. Jest pełno w internecie właśnie filmików o tym, jakie sztuczki wykonują. I na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że tak około, jak miał już 4 miesiące, 5, to, to wszystkie takie sztuczki, które fajnie wyglądają, potrafił robić i robił, robił to z chęcią, bo jest to pies, który zrobi wszystko, żeby zadowolić właściciela. Mm, nawet ostatnio y, zaczął grać na gitarze, y, bo zauważył, że mi się to podoba i że zaczynam się cieszyć. To stwierdził, super, będę tak robił. E... Powiedz w jaki sposób, bo zaraz ludzie powiedzą, że on siada i łapie. Nie, wyjdzie. nie. Nosem nosem to po prostu y, y, po strunach jeździ i wtedy patrzy na mnie. To jest takie, że jeździ, i później patrzy. Widziałaś, widziałaś to. Tak samo było z tarzaniem z turlaniem się, zauważył, że mi się to podoba, no to teraz jak widzi, że na przykład idziemy i trochę mniej na niego zwracam uwagi, to zaczyna się tarzać. Mm. Zmierzamy w kierunku, że ten pies jest tak bystry, inteligentny, że potrafi wykorzystać każdą chwilę, żeby czegoś się nauczyć i później z tego korzystać. A albo w drugą stronę też może to właśnie wyjść, bo na przykład jak mam z którzy na niego zwracają uwagi, uwagę i Hmm, on może coś od nich dostać. To potrafi grać najsmutniejszego psa na świecie. Tak, dobry piesek. <grym> dobry piesek. No. Bochę, tak. <grym> <grym> dobry piesek. <grym> on to zawsze robi. Y potrafi y wykorzystać osobę, szczególnie kobiety. W takiej sytuacji, na przykład jak ja wyjdę z domu, to mimo że ogólnie by spał sobie, to jeżeli, powiedzmy, zakolegował się z, z tą drugą osobą, to będzie wył, piszczał, skomlał, bo ma świadomość, że, że ta osoba się złamie. Jest, jest y, wrażliwy i fizycznie, i psychicznie, dlatego y, nie można być nerwowym. Y, no i też on nie ma dużo siły, więc y, y, różne zabawy w przeciąganie to naprawdę trzeba delikatnie wszystko robić, bo nie ma tego dużego ścisku. Też nie pociągnie y, mocno, więc jeżeli ktoś nie ma dużo siły, to wydaje mi się, że teraz też będzie dobra. Y, y, na pewno jest. Y, Długodystansowcem, lubi długie spacery, nie męczy się szybko, jest lekki, on waży 20 kg. i jest średniej wielkości, więc tak naprawdę no, nie jest psem dużym, więc do, do mieszkania wydaje mi się, że też u nas przynajmniej się to sprawdziło. Tak, pies, mój przynajmniej, lubi podróżować, zwiedziliśmy ogólnie dużo krajów Europy nawet na stopa, autostopem jeździliśmy, więc mieści się w, do każdego auta. I, I nie jest to uciążliwe, na pewno. W mm. domu nie jest ten pies uciążliwy, nie się. Nie jest uciążliwy. Mimo, że sierść wygląda i każdy myśli, że po prostu sierść to będzie bardzo dużo, to psiak y, jest bardzo czysty. Mm. Tak, dobry piesek. Aha, okej. Okay. <grym> dotknęła, on by się położył. Zło <laughs> A... człowieka nie zna granic. Wiem, wiem, wiem. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu, okej. Okay. Ogólnie, na przykład, ja nie czuję, że pies jest w domu. Ta cała sierść, która, która też przeraża inne osoby, to ona się nie wbija na przykład w kanapę, w ciuchy. Bardziej jest kwestia tego, że ona się zbija w takie kuleczki. Gdzieś ewentualnie pod jakimś meblem jest. Więc tak naprawdę no, ja nie czuję, żeby, żebym miała psa w domu. Nie ma tej sierści. Nie jem sierści, na przykład nie mam w śniadaniu sierści. Więc to jest na pewno bardzo duży plus. Szybko sprząta się ta sierść generalnie, tak? Z kanapy można ręką podłogać. Się... Nawet nie ma na kanapie. Jak pies tak naprawdę jest dobrze odżywiony mm, i jest wyczesany, tam raz na, na powiedzmy te dwa, trzy tygodnie to, y, to nie, ja nie czuję w ogóle tej sierści. Jedyny problem no, to jest taki, że mm, jak pada deszcz, na przykład jest pogoda taka jak teraz, to mm, ten cały piasek, który mu się przyczepi, jak on wyschnie, to wszystko ląduje na ziemi, więc trzeba się zaprzyjaźnić z miotłą. Y, no i tak raz, dwa razy dziennie pozamiatać, więc potrafi być tyle, tyle piachu. Y, ale, no, ale pies jest też czysty, bo wystarczy, że on wyschnie i on wygląda pięknie, Trzeba tylko pozamiatać po nim, więc... A dopiero od Ciebie się dowiedziałem na przykład, bo miałem często takie rasy na szkoleniach, ale nigdy się nie interesowałem jego sierścią, że nadmierne czesanie może mu pogorszyć stan sierści, czy Ta, wygląd. Tak, 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 bo to ogólnie też ten podszarstek, który tam jest, to on pełni bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi na przykład o, o wilgoć, że nie dopuszcza tej wilgoci do, do skóry. Yy, też yy, utrzymuje to ciepło bądź też chroni przed oparzeniami słonecznymi, i takie nadmierne wyczesywanie tego podszerska, no to też pozbawia tak naprawdę tych, tych fajnych właściwości, które ten podszarstek ma. Yy, ja ogólnie czeszę trufle tak yy, dwa, trzy razy, raz na dwa, trzy tygodnie. Yy, I ogólnie czasami po prostu trochę gorzej wygląda. Ale, ale to jest tylko kwestia, jakby raz przetarcia szczotką. To trzeba uważać, bo nie można golić tych psów, nie można za dużo podcinać. Trzeba uważać na łapy, bo one są strasznie owłosione. I na przykład, jak jest śnieg bądź deszcz, to ta wilgoć się zbiera i trzeba to po prostu dokładnie wycierać, żeby nie było grzybicy bądź jakichś tam różnych schorzeń. Często też goli się łapki. Tak. <gry> A jeżeli chodzi o zdrowie mm, fizyczne tego psa, to y, ogólnie z tego, co słyszałam i rozmawiałam z wielbicielami rasy, to są to psy w miarę długowieczne. Tak się mówi? <gry> <gry> Może być. Zimie, że długo żyją, długo żyją <gry> tak, <gry> tak. Około tam, powiedzmy, te czasami też było do 16 roku życia. Jeżeli chodzi o terasę, to trzeba uważać na, na ten gen MDMR. To muszę sprawdzić jeszcze, jak to się dokładnie nazywa. Jest to nadwrażliwość na niektóre leki, i warto wiedzieć z hodowli już, jeżeli chodzi o badania genetyczne, czy na przykład ojciec bądź, bądź matka tego psa nie byli nosicielami, bądź nie mieli całkowicie dodatniego tego, tego genu. I w takiej sytuacji po prostu trzeba sobie wydrukować listę leków, na, na które te psy mogą źle zareagować. I w przypadku, jeżeli jest możliwość taka, że mógł odziedziczyć po którymś rodzicu właśnie te, te ujmy jakby, to po prostu nie podawać tych leków, ale to nie przekłada się w ogóle na, na życie. Trufla, ojciec był na przykład nosicielem i my uważamy na, na te wszystkie leki. Na, y, y, tam są y, ogólnie na narkozę, na, y, tam jest pełno tych leków tak naprawdę. Jakaś tam jest lista i y, można znaleźć zamienniki, więc to też nie ma problemu. Jak wygląda prowadzenie w ogóle, codzienność tego psa? Ym, to na pewno y, na początku jest y, powolny poranek na przytulanie. I na budzenie, bo pies jednak zwraca bardzo uwagę na właściciela. Więc na przykład, jak za długo trochę śpię, to potrafi na mnie patrzeć przez pół godziny i dotykać nosem mojego nosa. I, no i to jest jakiś taki jego rytuał, że tak robi. Ogólnie to wychodzimy później na spacer. Teraz staramy się chodzić jak najczęściej trzy razy dziennie na takie dłuższe spacery po godzinę, półtorej. Zauważyłam, że w naszym przypadku, jeżeli nie chodzimy na te spacery takie dłuższe, tylko powiedzmy krótsze, to pies robi się niespokojny, bardziej nerwowy. Potrafi też po prostu zwracać uwagę na niektóre szczegóły, na które nie zwraca. Jak poćwiczymy na tych spacerach, i też wybiegamy się dodatkowo. Jeżeli chodzi o spacery, to ogólnie trufel jest długodystansowcem. Bardzo lubi stabilnie, ale sobie biegać, powiedzmy. Lubimy też chodzić na pola różne, do lasu i to jest jego raj. Bardzo lubi wąchać. Też poćwiczymy coś, ale on akurat bardzo lubi wąchać jest dla niego najlepsza nagroda. I na spokojnie sobie biegać. Nie jest psem bardzo szybkim, nie jest taki reaktywny na spacerach. On lubi sobie po prostu powoli takim truchcikiem biegać, wąchać. Czyli nie Coś jest tam. wymagający jakoś tak mocno ten pies? No na pewno nie jest to tak jak border collie, powiedzmy, mimo że w, w, mają to samo w nazwie, ale ogólnie nie, nie jest. Jemu jest potrzebny truflowi akurat jest y, potrzebny właśnie y, taki spacer uspokojenie, taki stabilny, spokojny, trochę poćwiczymy. Tak. <grym> <grym> To trochę się też pobawimy, ale ogólnie tak, tak na spokojnie. Lubimy sobie po prostu chodzić od punktu do punktu, e, wąchać i, i mówić. No, bardzo. Z, z tego, co, co słyszałam, też te psy bardzo lubią, jak się do nich mówi. E, może wszystkie psy tak mają, e, ale ogólnie e, na każdą jakąś rzecz to właśnie mówić dobry piesek, albo ogólnie rozmawiać z nim. To jest fenomenalne, wtedy widać w ogóle jak pies się otwiera, jak, jak on wtedy już wszystko zrobi, tylko żeby po prostu y, zadowolić właściciela. Bo y, trufel na przykład, y, on, on wszystko zrobi, tylko żeby była szczęśliwa, spokojna, y, to on wtedy też jest taki super szczęśliwy. Mm. Jest oddanym psem? Bardzo. Ja nie wiedziałam, że można aż tak zakochać się w psie i że pies może się tak zakochać we właścicielu. My po prostu, może to trochę czasami idzie w złym kierunku, bo na przykład jeżeli muszę, bardzo rzadko to robię, mm, ale wyjeżdżam powiedzmy, zostawiam go maksymalnie na tydzień u rodziców, to ponoć pie, pies gaśnie. Mm, leży cały dzień, nie ma ochoty na przykład na, na spacery, normalnie je, ale, ale, no, ale nie ma tej takiej werwy, takiego uśmiechu na pyszczku, więc... Yy, Yy, więc takiego, no jest ta miłość pomiędzy gościcielami. Bardzo, bardzo, bardzo. Do, do dzieci też super, bo jak tylko widzimy małe dzieci, to on bardzo się cieszy, bo są jego wielkości i można im dać łatwo buziaczka. Tak, tak i dzieci bardzo się cieszą, on też się cieszy. Jeszcze jak był szczeniakiem, to miał, ten, yy, miał skłonność do zaganiania dzieci. Na przykład opiekowałam się taką dziewczynką i ona trochę ode mnie odbiegała, to ją zaganiał do mnie. Więc jakieś tam pasterskie cechy ma, bo miał pracującą mamę, ale na szczęście się to nie, nie przerodziło w gonienie rowerów, i już w ogóle nie ma, nie ma takich nie predyspozycji. Nie, nie, nie ma, nie ma, na szczęście. Ale gdybyś chciała, to by potrafił. Z, z tego co widzę, po, nawet po, po swoim hodowcy, jak, jak właśnie wspiera te, to takie zaganiaje, no to tam owce, owce zaganiają, te psy, więc. Tak jest, też potrafię pracować dobrze. Tak, tak. Mimo, że jakby on nie jest zakwalifikowany do psów pracujących, tak się zdziwiłam ogólnie, to jednak są jakieś takie zalążki, że można, że można. Ale bardziej wydaje mi się, że teraz jeszcze jak rozmawiałam z jedną hodowczynią, to powiedziała, że teraz bardziej się te psy, uwypukla te cechy takie rodzinne, żeby to był pies rodzinny do miasta, do mieszkania, dlatego też są mniejsze niż kiedyś. I ten i że ogólnie chodzi o kontakt międzyludzki, a pies się dopasuje tak naprawdę do człowieka. Jeżeli chodzi tak ode mnie, to my z truflem przejechaliśmy właśnie autostopem po Europie. I nigdy nie miałam tak wspaniałego kompana. Nie narzekał. Był bardzo zadowolony, że spędzaliśmy ze sobą tyle czasu. Jest bardzo. Jego wzrost jest idealny tak naprawdę do wszystkiego, bo nie jest za dużym psem, nie jest też za małym, więc wszędzie się zmieści, wszędzie dojedziemy. I, i na przykład, jeżeli chodzi o restaurację. On jest tak piękny. Że nawet jak są restauracje, w których nie pozwalają przychodzić e, wsiakom, to my możemy. Więc są plusy tego wszystkiego. E, I e, ogólnie bardzo często, często korzystamy z tego. Miałaś trudności w ogóle w wychowaniu tego psa, nie posiadając kapitalnych tak. wiedzy? E, tak, na pewno z własnym zachowaniem miałam problem, że nie zawsze ja dobrze reagowałam. Przez co pies y, też źle reagował, bo brał przykład ze mnie. Na przykład w kontaktach z innymi psami, no to ja się stresowałam, no to psiak od razu też. Mm, mm, ogólnie. Jak na was reagują ludzie? Jak ludzie reagują na taką trasę? Tu niestety jest bardzo duży problem, bo nawet jak ćwiczymy bądź chodzimy, to bardzo dużo osób zwraca uwagę na trasę. Może dla kogoś to byłby. Mm, jakiś plus. Dla mnie jest to straszny minus, bo jak już tylko słyszę les i wróć, to po prostu ja już, ja już wątpię po prostu w to wszystko. Yy, yy, ogólnie bardzo dużo osób uważa, że te psy są super do ludzi, yy, że z każdym chcą się witać, że przecież są takie łagodne. To jest prawda, tylko że nie każdy chce po prostu pies być głaskany przez obce osoby, wydaje mi się, że mało, mało psiaków czuje się turbo komfortowo z tym i na przykład idąc w jakiś większy tłum często po prostu nawet jak idę, pies jest na krótkiej smyczy, to zdarzają się sytuacje, że ktoś po prostu daje rękę w dół i zaczyna mi głaskać psa jak ja idę. I Trzeba się przyzwyczaić do tego, że po prostu już z daleka, bo niestety żółte, na przykład smycze, bądź ogólnie obroża i szelki by nie, nie, zdały, nie dałyby rady, bo ta sierść wszystko zakrywa. Ale na przykład żółta smycz, bądź jakieś elementy, jeszcze mało osób wie o tym, że to znaczy nie podchodź. Dlatego trzeba po prostu mieć świadomość, że co jakiś czas trzeba będzie powiedzieć: stój, nie dotykaj, nie głaskaj, albo nie podchodź. Często też dużo osób myśli, no przecież taki mądry pies, to na pewno z każdym się dogada i podchodzą do nas z psami. No i jest taki stereotyp lesiego. Tak, tak. I to, nie, to jest straszna uma. Najgorsze jest to, że, że po prostu ten pies strasznie zwraca na siebie uwagę, i gdziekolwiek nie pójdę z nim, to każdy na niego zwraca uwagę. I ale jak... w pozytywny sposób. Tak, wszyscy są zadowoleni, oprócz mnie i psa. Bo na przykład my, my coś trenujemy, trenujemy na przykład zostań, przyjdź do mnie, a każdy go woła i chce go głaskać, albo w trakcie po prostu, nie wiem, raz czekał na mnie pies, nagle patrzy a ktoś siedzi przytula mojego psa. No wiem to jest śmieszne ogólnie, ale tak naprawdę no, pies wtedy rozkojarzony, to też, no, no niestety, no jest, 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 jest gwiazdą po prostu. Tam, gdzie pójdzie, tam wszystkie, cały wzrok tłumu jest skierowany na niego i jest to trudne, jeżeli chodzi o, o miasto, o trening, o takie spokojne, samotne spacery. Na pewno. Teraz y, kobietom, ze względu na to, że psy nie są ciężkie, nie są, y, nie są silne, y, są delikatne. No i mają taki bezwłok oku i tak wszystko, y, trafem zrozumieć, że, że na pewno się dogadają y, z osobami, które są uczuciowe na pewno. Y, polecam w szczególności dla osób spokojnych bądź osób, które postarają się y, po prostu Mniej być nerwowym. Bardziej dla ludzi spokojnych. Okay. Tak, dla ludzi spokojnych, stanowczych też. Na pewno też dla dzieci, bo... Dla rodzin. Dla, ro... dzieci. dla dzieci nie, dla dzieci nie, racja. Dla rodzin z dziećmi. Mm -hmm. Bo psiaki są łagodne. Tylko też trzeba zwrócić uwagę, bo też słyszałam takie sytuacje, że Niektóre psiaki wychowują trochę dzieci i podszczypują, jak dzieci za szybko biegają. To jest zaganianie, tak, to jest zaganianie. Właśnie to jest ten taki ich instynkt trochę. Na pewno nie polecam osobom, które by chciały trenować powiedzmy coś siłowo. Na przykład, właśnie jakieś mocne przyciąganie. Nie polecam osobom, które, chciały, które są nerwowe i które, które nie, nie potrafią panować nad swoimi jakimiś tam emocjami, i nie polecam też osobom, które nie przybywają dużo z tym psem. Bo oczywiście no, każdy pies potrzebuje mieć czas dla siebie, ale to są psiaki, które poza właścicielem to, to świata nie widzą i są strasznie zakochane w swoim właścicielu i dla nich jest to najważniejsza osoba, najważniejszy cel życia tak naprawdę. Bardzo ładnie nam no, zareklamowałaś tą rasę, że była głodna wszystko, ale trzeba pamiętać, że to jest pies, on ma swoje instynkty też, typu agresja, lęki, wycofanie, o tym trzeba wszystko pamiętać, tak, że pracować trzeba z tym jak z psem. No, ale nie jest to no, faktycznie pies jakiś ten złożony i ciężki do wychowania. Tak, tak. Ale zdarzają się też przypadki, tylko wydaje mi się, że to trzeba się napracować. Znam kilka takich przypadków, że te psiaki były agresywne bądź bardzo, bardzo manipulacyjne, właśnie do osób, do ich właścicieli. Ale to, to były przypadki naprawdę, tak? Czy na palcach jednej ręki tak. można policzyć, tak, skrajne, i to były w kiepskich warunkach. Na pewno to jest pies domowy, nie na podwórko. On, on by sobie tam nie poradził yy, psychicznie, bo fizycznie sierść ma super, więc yy, racja, ale on potrzebuje po prostu być kochany, i on potrzebuje kochać, na pewno. Czy on się dostosuje do człowieka? Czyli na przykład, jeżeli załóżmy, że ja nie jestem. Nie jestem miłośnikiem spacerów. Oczywiście taki człowiek nie powinien brać psa, ale zakładałem, że po prostu ja lubię bardziej krótki albo jakieś interwały robić, albo stać w ten sposób. Dopasuje się, na pewno się dopasuje. Yy, może nie będzie super zadowolony z tego, ale całkowicie się dopasuje pod właściciela. Yy, to, to, jest to jest tak. Yy, dla niego najważniejsze, dla trówka i dla kolaków, które znam, najważniejsze jest po prostu być z człowiekiem, który, który je kocha. I, a reszta to jest kwestia po prostu dogadania się, więc takie kompromisowe psiaki są. Ale oczywiście te spacery, no, widać różnice, więc warto chodzić na takie dłuższe spacery, bądź bardziej wymagające, w zależności od tego, jak psiak czego potrzebuje. Bo, no, bo każdy potrzebuje trochę czegoś innego. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam. Pięknej pogody, długich spacerów. No i kochajcie swoje psy, bo jesteście dla nich całym światem.